Proszę Państwa, to są zawodnicy, którzy wystąpią w Skills Challenge, konkurs prawnościowy. Sami widzę rozgrywaczy, dwójeczki, jedyneczki. Boisz się? Szybko biegasz. Skutecznie trafiasz. Nie, strachu i pieniędzy ja nie mam. Kto? Ty chyba wygrasz to, bo ty jesteś taki najlepszy, debeszczak, nie? Hawajskie koszule, nie róbcie wstydu Marciakowi. Ale Jordan, to nie ma nasz. Nie ma siły na Jordana, prawda? Na chwilę gospodarze Legii. Basket na wysoko. Uśmiechnij się. Tak jest. Miller, dawaj. Iskierniewice są. Wszystko samo, tak? Jedna piątka, druga, a trzecia z tej strony. Siaki. Jak idzie? Dacie rady? Pierwszy raz w takim konkursie? Kto wygra? No ten jest to konkurs sprawnościowy na czas. Pau Gasol. Mówią na ciebie Pau Gasol ze względu na twoją czuprynę. Nie jeden zawodnik taką czupryną był. Wczoraj MVP meczu, gwiazd. Wynik poszedł świat. Masz, już dzwonią do mnie agenci z Realu Madryt, z Chicago Bulls. To co, Europa albo NBA? Gdzie cię wysyłam? NBA. NBA. Ile lat trenujesz? 5. 5 lat? A twój trener to jest najlepszy trener na świecie? Patrz, żebyś po prostu nie zrobił obciachu Toruniowi, nie? Po zbiórce zaczynamy z dalą. Lewa strona z owinięciem pachołka. Radziu, nie. Radziu, pachoł. Myślisz? Lewa, prawa, lewa. I kończymy rzutem z dwutaktu z prawej strony. Obiegać. Robimy slalom. Normalny slalom. Gasol, już wszystko to pojąłeś, o co chodzi, tak? Tak trochę. Czyli cofnij się tam, żeby widzieć, że slalom. Czyli do MVP meczu gwiazd, który wczoraj zdobyłeś, dołożysz dzisiaj MVP tego turnieju? Zobaczymy. Trzeba wygrać. Jeśli ktoś jest zawodnikiem lewarycznym, wówczas zmienimy mu ostatnio. Ale jak nie wygracie tego turnieju, to golisz włosy, golisz głowy na łyso. A jak wygracie, to dostaniesz 5 zł. Nie wierzysz w siebie? Nie na łyso. Ale mogę zgodzić. Na Irokeza. Tak. Przestaw się jeszcze, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Jestem Bunio. Zaczyna, a czemu Bunią? No bo kiedyś mama mówiła do mnie Kubunia i chłopacy... Zmucili na Bunio. Tak. Bunio, Kubunio. Tak. Bunio? Toruń. Przyszły Karnowski, znasz takiego chłopaka? Znam, chodziłem z nim do szkoły. On chodził do trzeciej gimnazjum, a ja do pierwszej klasy. Tak. Proszę Państwa, kto wygra? I jakbym ja startował, to bym ja wygrał, ale odpuściłem. Słuchajcie, od momentu, kiedy wyrzucisz piłę, włączamy znak. Zafascynowany jesteś. Sposób oczywiście odjęcia pachołka jest dowolny, z prawej bądź lewej strony. Ważne jest również poprawne wykonanie. Tylko raz, bez zdobienia. Tu jest faworyt. Złotowłosy, chłopak z Torunia. Na basen w Rudzie Śląskiej w środę za darmo. Oczywiście, zapraszam. Zakończył pierwszy zawodnik. 29-23 miał czas. Plus 2 sekundy. To na razie.